Tutaj sobie zmienimy na manualne. O, manualne. Teraz dostosujemy. Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Prorozmawiajmy Plus dotyczącego poprzedniego odcinka naszego Pro związanego z Intel Extreme Masters. Napisaliście komentarze, wybrałem 4, które chciałbym omówić. Jakby w skrócie najważniejszą formę chyba, czyli tego młodego z IEM-u. Bo to jest taki temat ostatnio na czasie, który gdzieś tam poruszacie wszyscy, więc postaram się go też pokrótce omówić jako pierwszy w sumie komentarz, a ten komentarz napisał tajemnice i ciekawostki. Największym minusem IEM 2015 był nijaki młody z IEM. Dziecko żenada. Tak, to prawda. Jego zachowanie, a jeżeli nie widzieliście, to obejrzyjcie sobie jakikolwiek filmik, czy wpiszcie sobie młody z IEM. Przedstawia totalną patolę. Ja nie ukrywam, że rodzice, którzy jakby no, mają jakąś opiekę nad tym dzieckiem, nie wiem, czy to są rzeczywiście biologiczni rodzice, czy może doszywani i nie interesują się nim na tyle, ile powinni, jednak przykładają zbyt małą uwagę na to, co on robi chyba na komputerze. I powiem wam, że są na YouTubie kanały, które mogą właśnie wywoływać takie reakcje u osób, jak widzieliście, czyli koleś, mały dzieciak, około 10-12 lat, rzuca się na jakiegoś licealistę, on w pełnym spokoju, w pełnym w sobie w cierpliwości takiej, nie reaguje w ogóle w żadnym stopniu na jego zaczepki, no i po prostu wszyscy mają bekę, nagrywają, a później okazuje się, że taki mały grzdyl ma przejebane zarówno w szkole, w życiu, jak i tak dalej, bo nagle zaczyna się nim interesować policja, kurator, szkoła i niby mają zostać wyciągnięte jakieś konsekwencje. Nie wiem, czy tak będzie, zobaczymy. W sumie to się pewnie rozegra gdzieś tam po cichu i nie każdy będzie wiedział, co tam dokładnie się dzieje, ale to jest przeświadczenie o tym, że nieco więcej uwagi powinniśmy zwracać na mniejsze osoby. Albo content na YouTubie powinien się nieco zmienić, bo jeżeli tak ma być dalej i te osoby mają tak reagować, to albo my powinniśmy w takiej sytuacji powiedzieć: ej, mały, albo się uspokoisz, albo coś się z tobą stanie, albo no, w sumie taka trochę cebula na tym miejscu tego placu tam przed spotkiem. No ja bym na pewno jakoś zareagował i nie słuchałbym takiego gościa, nie wiem, powiedziałbym mu, żeby się ogarnął, czy cokolwiek innego, no już taki jestem, ja bym na to nie mógł patrzeć, ale spoko, są osoby, które to bali i w większości to są też gimnazjaliści, no może ja już mam taki akurat gdzieś tam wyrobiony pułap wieku, że mnie by to irytowało i ja bym zwrócił takiemu gościowi uwagę, serio. Drugi komentarz. Bartek Korek. DJ Palasite, wstaw ten filmik, jak biegałeś i krzyczałeś Rezi, to było mistrzowskie. Okej, okay, wstawię, ale to za moment, bo najpierw wytłumaczę, o co w ogóle chodziło. Chodziło o to, że na Intel Extreme Masters w sobotę bodajże wpadłem na pomysł, żeby potrolować dziewczyny i chłopaków, którzy czekali za Rezim. Mam nadzieję, że Rezi się nie obrazisz, bo ja cię I love you, wiadomo. I stwierdziłem, że można ich potrolować na zasadzie, żeby przebiec sobie kawałek w centrum kongresowym i zacząć krzyczeć Rezi i zobaczyć, ile osób zareaguje. Jaka była reakcja? Zobaczcie sami. Słuchajcie, chcemy potrolować ludzi i zrobimy taki social, w sensie badanie socjalne. Zobaczymy, ile osób zacznie za nami biec. Czekajcie, jest nas ilu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć osób i będziemy biec i krzyczeć, że Rezi. Zobaczymy, ile ostatecznie na końcu za nami. Dobra, to co, lecimy? Nie, to sobie bardzo. Kuba, dawaj, ty biegnij ze mną, bo ja to będzie chore, nie? Dobra, no, spoko. Rezi! 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 Tam był Rezi! Rezi już! Tam Rezi jest, ej! Rezi! Rezi tam jest! Tam biegnie Rezi! Rezi już tam jest! Rezi! Rezi! Teraz patrzcie to! Żartowałem! Żartowałem! To był troll!
Żartowałem! Odabraliście! Jaki troll! Po tak świetnie wykonanym trollu miałem nie lada ubaw i mogłem się chwalić tym przed znajomym czy przed znajomymi jakimiś youtuberami czy youtuberkami, cokolwiek innego. Wszyscy mieli bekę, ja również sam miałem bekę. Bardzo fajnie zareagowały osoby. Były też komentarze o matko Uncup i tak dalej, ale spoko, ja się tym nie przejmuję. Fajnie było się pośmiać razem wspólnie i dziękuję dziewczynom, które tam przyszły i pomogły mi w trollowaniu, bo to było naprawdę mega. Trzeci komentarz. Intel Extreme Masters ma być niby w Katowicach aż do 2019 roku. Organizowane, przeczytajcie sobie tutaj. Tak, to prawda, niby tak słyszałem, że jest podpisana jakaś umowa, że mają organizować ten Intel Extreme Masters. Tak, tylko nie jest to jakby sprecyzowane, że mają tam być finały. Czyli sama impreza Intel Extreme Masters może być, ale nie muszą być to konkretnie finały. I być może być tak, w ogóle jakie słowo, dobra, nieważne, że po prostu w Katowicach będzie przystanek. Tak jak były przystanki chyba bodajże w Szanghaju, w Taipei gdzieś tam były i tak dalej, i tak dalej. I to były przystanki Intel Extreme Masters. Tak też może być z Katowicami. Finał niekoniecznie musi się odbywać u nas. Racja? Racja. Czwarty komentarz. Spotykałeś się z innymi youtuberami, chodzi mi o afterparty. Szczerze powiem wam, że ja byłem tylko na jednym afterparty, tylko chyba na 30 minut, żeby porozmawiać z Demordi, którą serdecznie pozdrawiam, Weronikę. Żeby sobie z nią porozmawiać, bo nie mieliśmy okazji ani w spotku, z racji tego, że ja prowadziłem stoisko, ani nie było gdzieś tam w międzyczasie przerwy, bo albo nie było jej w spotku, w centrum kongresowym, czy gdzieś takiego. I czas był dopiero wieczorem, także poszedłem na afterparty DiviMove, które organizowało. Byłem tam chwilkę, ale to nie jest zupełnie mój klimat i podziwiam osoby, które na przykład bawią się na afterparty, siedzą do 4 rano, po czym na 9 rano czy 10 przychodzą skacowani na spodek. Dla mnie to jest wow, boom i tak dalej. Ja nie piję alkoholu, nie palę papierosów i nie chodzę do klubów, więc dla mnie to nie jest w ogóle jakby takie towarzystwo. I dla mnie to jest nieco dziwne, że no dobra, no każdy woli coś innego. Ja wolę sobie posiedzieć przed kompem, pograć i tak spędzić czas. A są osoby, które na przykład lubią sobie wypić piwko, wódkę, czy walnąć sobie nawet jakiś kieliszek, drinka i tak spędzić czas, gdzieś tam zarywając sobie głowę, nie pamiętając to, co się dzieje. No, ja nie będę nikogo do niczego zmuszał, robią ludzie co chcą, jak to mawiają, rób ta co chce ta. No i tyle. Ale nie, ja na afterparty nie chodziłem, jeżeli chodzi o spotkania z innymi youtuberami, to tak, jak najbardziej. Mam masę fotek, być może rzeczywiście wam tutaj na przykład wstawię, zobaczymy i nie wiem, czy ostrość jest ok, czy mi się tylko wydaje, że jest jakaś zjebana, ale chyba nie. No nieważne. Także cóż, to by było chyba na tyle. Ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie. Piszcie tematy do kolejnego odcinka Prorozmawiajmy. Ja tu sobie pozamykam teraz wszystkie przygotowane karty, które miałem. Odwiedźcie też moje sociale, Facebooka, Instagrama, cokolwiek tam chcecie. I trzymajcie się ciepło, cześć, do następnego odcinka. Komentował bliżej, pa pa.